Jesteśmy na terenie osiedla Huby, gdzie mieszkańcy mają się wypowiedzieć podczas tego spotkania, a także podczas spotkania online o tym, w którym miejscu chcieliby, aby został zrealizowany ogólnodostępny publiczny parking. W jaki sposób to zadanie przeprowadzić, o tym chcieliśmy opowiedzieć. Ten pomysł pochodzi z Rady Osiedla. Zadaniem Rady było przyglądnięcie się potrzebom mieszkańców. Kilkanaście lat temu były przeprowadzone tutaj badania społeczne, z których wynikało, że najistotniejszym problemem dla mieszkańców jest brak miejsc parkingowych. Jest tutaj dosyć gęsta zabudowa, więc trudno się dziwić takiemu podejściu. Szukaliśmy takiego miejsca, gdzie można by ten parking zrealizować, a zatem tutaj poza podwórkami taki parking mógłby powstać. Punkt drugi naszego działania to odpowiednia komunikacja, a zatem zgłoszenie takiego projektu poprzez media społecznościowe, pokazanie informacji na plakatach i wreszcie zaproszenie mieszkańców w określonej porze, w określone miejsce, tak żebyśmy mogli tutaj swobodnie sprawę przedyskutować. No i punkt trzeci to jest realizacja wniosków, które z takiego spotkania wynikają. Jak zawsze podczas takich spotkań pojawiają się różne głosy, bardzo często wychodzą one poza pierwotną koncepcję, no i tutaj ci, którzy ten projekt wymyślili, muszą teraz zastanowić się, w jaki sposób te bardzo często skrajne głosy i pomysły ze sobą pogodzić.